Transurfing rzeczywistości. Stopień pierwszy. Przestrzeń wariantów. Przedmowa. Drogi czytelniku, bez wątpienia, tak jak wszyscy, pragniesz żyć w komforcie, dobrobycie, bez chorób i wstrząsów. Jednak życie ma własne plany i kręci tobą jak papierowym statkiem we wzburzonym strumieniu. W pogoni za szczęściem wypróbowałeś już sporo znanych metod. Czy osiągnąłeś wiele w ramach tradycyjnego światopoglądu? Ta książka mówi o bardzo dziwnych i niezwykłych rzeczach. Wszystko to jest tak szokujące, że nie chce się wierzyć. Ale twoja wiara nie jest potrzebna. Są tu przedstawione metody, dzięki którym będziesz mógł wszystko sprawdzić sam. Wtedy twój utarty światopogląd runie. Transurfing to potężna technika, która daje ci moc tworzenia rzeczy niemożliwych z powszechnego punktu widzenia, a mianowicie zarządzania losem według własnego uznania. Nie będzie żadnych cudów, czeka cię coś większego. Przekonasz się, że nieznana rzeczywistość jest o wiele bardziej zdumiewająca niż jakakolwiek mistyka. Istnieje wiele książek uczących, jak odnieść sukces, stać się bogatym, szczęśliwym. Perspektywa kusząca, kto by tego nie chciał. Jednak otwierasz taką publikację, a tam jakieś ćwiczenia, medytacje, praca nad sobą. Od razu robi się nudno. Życie i tak jest niekończącym się egzaminem, a tu znowu proponowane ci jest, abyś się sprężył i coś z siebie wykrzesał. Zapewniają cię, że jesteś niedoskonały, więc musisz się zmienić, w przeciwnym razie niczego nie osiągniesz. Może nie jesteś w pełni zadowolony z siebie, ale w głębi duszy wcale nie chcesz się zmieniać. I słusznie. Nie wierz nikomu, kto mówi, że jesteś niedoskonały. Kto może wiedzieć, jaki powinieneś być? Nie musisz się zmieniać. Rozwiązanie wcale nie jest tam, gdzie go szukasz. Nie będziemy zajmować się ćwiczeniami, medytacjami ani autoanalizą. Transurfing nie jest nową metodą samodoskonalenia, ale zasadniczo innym sposobem myślenia i działania tak, aby móc otrzymywać to, czego się pragnie. Nie osiąganie, tylko właśnie otrzymywanie. I nie zmiana siebie, tylko powrót do siebie. Wszyscy w życiu popełniamy wiele błędów, a potem marzymy o tym, jak byłoby wspaniale wrócić do przeszłości i wszystko naprawić. Nie obiecuję ci biletu powrotnego do dzieciństwa, ale błędy można naprawić, przy czym będzie to podobne do powrotu do przeszłości, a nawet będzie to raczej naprzód w przeszłość. Znaczenie tych słów stanie się jasne dopiero pod koniec książki. Nie mogłeś nigdzie słyszeć ani czytać o tym, co zamierzam ci opowiedzieć. Dlatego przygotuj się na niespodzianki tak zdumiewające, jak i przyjemne.